Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft, gramy na Black Hearts Bay tym razem. I wybieram Bane'y, bo to jest zawsze fajne, jak są dobre Bane'y. To jest mapa, z którą mam najwięcej problemów, mam wrażenie. Mam też całkiem spore lagi. Zagara go top. Ja raczej bym wolał bot, ale spoko. Uwielbiam takich, co to rozstawiają po kątach na dobry początek. Arthas w tej skórce wygląda naprawdę mocno dziwnie. Ale jak na razie przeciwnicy mają znaczącą przewagę. Nie wiem, czy też to zauważyliście, ale po prostu ogarniają. Ogarniają zdecydowanie. Support w postaci Utera jest naprawdę mocny. Daje radę z tego względu, że ma bardzo, bardzo, bardzo dużo tych HP-ków. I jednocześnie jest dobry, bo no leczy, tak? W sensie jest jednocześnie tankiem i jest jednocześnie supportem. Bardzo mocna postać. Nie mówiąc o super fajnym ulti. Ten stan jest po prostu ekstra mocny, że się tak wyrażę. Tak, support walczy z supportem, tyle że wystarczy chociaż jedna postać, która w międzyczasie przyjdzie sobie i to tyle, jeśli chodzi o walkę. Dobra, i to jest też fajne z pingami, bo bardzo fajnie można dialogi nawiązywać, tak jak przed chwilą widzieliście. Poprosiłem o pomoc, natychmiast dostaję odpowiedź, więc wiem, że mogę się spodziewać, że za kilka chwil ktoś do mnie dołączy i mi będzie pomagał, więc mogę od razu wziąć się za atakowanie po prostu. Brawo, jeszcze nowe do tego dorwie. Super. Tak powinno być. Gorzej, że mamy sporo mniej expa. A teraz już nie tak sporo. Okej, po zabiciu nowy to się troszkę wyrównało. Nie wiem, czy nowa zdąży. Oj, może być blisko, może być blisko. Some treasure, baby! The Lord will crush you!
Dobrze, dwóch, super. To było coś, także chyba pierwszego Blackhearta mi przejmiemy. Tam Uther u nich cały czas na górze puszuje i to wygląda troszkę niefajnie. Natomiast on jest sam i wydaje mi się, że będzie ciężko, żeby przeżył to, co do niego się zbliża. No właśnie, jak widać na załączonym obrazku. Przydałoby się ulti na taką sytuację. Ale jeszcze trochę brakuje do ulti. Gorzej, że nie ma już praktycznie nikt z nas many. Mam dużo hapa, ale co z tego? Niemożliwe, żeśmy ich przesunęli. Aż po prostu... Nie bardzo mogę w to uwierzyć. Dobra, no i fajnie by było wziąć najemników. Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Bo mam trochę mało hapa. Many. Ale dobra, próbujemy. Już 9 poziom, więc może się udać rozsądnie dobrze to zrobić. A Malfurion sam. Ten Malfurion chyba jest taki... No... Chłopie, ogarnij się! Pomóż! Nie wiem, co on robi. No ale cóż. Na tej mapie Nidus jest całkiem dobry. Ale nie zdecyduję się na niego tym razem. Generalnie ten szczęk, Devouring Maw, szczęka wielka, jest świetna do taktyk w stylu dziel i rządź, więc... Niech Tyrande tam rzuci tą swoją sówkę.
No i biegną tam gdzieś. Come on, help, help, ja wiem. Aha, tam tu jest teamfight. Dobra, to może jednak lepszym pomysłem byłoby do biegnięcia czy tam, sorry. kto padł? Trandę padła. Shit happens. Okej, to było niezłe. Strasznie loguje, też to widzicie na pewno, ale... Dobra, mam nadzieję, że nam się uda, bo jeśli nas w tym momencie wezmą i zaatakują z nienacka po prostu, to będzie problem. No dobra, całkiem solidny teamfight się z tego zrobił. Nie wiem, czy nie dobrze było, żeby Arthas pobiegł i zapłacił. Aha, brakuje mu dwóch monet, tak. O, zablokowaliśmy tego. Muradina biednego. Wygląda na to, że ta gra będzie... Ale szlak! Będzie wygrana, bo... No mamy już w tym momencie przewagę poziomu, mamy jeszcze teraz niszczącego to i owo... tego... Blackhearta. Także całkiem nieźle. Te lagi mnie martwią, to jest naprawdę niepokojące. Ale niestety nie mogę z tym nic robić. Bo to nie jest kwestia mojego komputera. Tylko po prostu serwerów najprawdopodobniej. Dobra, dadzą sobie tam radę beze mnie. Będą musieli zresztą, ja się biorę za jeszcze parę kampów. Jak tutaj timing? 16 sekund, czyli akurat jak zdążę wziąć tych, to potem zdążę wziąć tamtych. A tu? No, tu dwie minutki, więc troszkę gorzej, ale... ale tak czy inaczej zmontuje się z tego w sumie dosyć solidny push. Yeah.
Jeśli już jesteśmy na etapie, gdzie bez żadnych problemów, bez żadnego... nikt nam nie przeszkadza po prostu brać wszystkich najemników na mapie, no to już w praktyce oznacza, że mamy znaczącą przewagę w tym meczu. I tyle. Dobra, no to kolejny kambik będzie za kilka chwil zdjęty. Tracimy drużynę. No tak, dali się złapać w troszkę złym miejscu. Dobra, to ja jeszcze parę monetek zbiorę. Mam 7, to jest całkiem sensowna liczba. To potem będę mógł porządnie zapłacić Blackheartowi. Tutaj co, Zagara ma 1. Nie najwięcej. Randy się znowu wpakowała tam, gdzie nie trzeba. Dobra, zerknijmy przez chwilę na statystyki. No, nie każdy ma po kilka monetek, ale tak nie za dużo. Ten lag! No dobra, to chyba mamy z Visa. Wow. Okej, okay. Równe poziomy, no. My mamy forty, to przynajmniej tyle. Natomiast jeśli chodzi o ogólny stan, to tak średnio wygląda. Nie mówiąc o tym, że ja po prostu nie mogę grać, bo cały czas lag. To okrutny, przeokrutny lag. O, chociaż tyle. Ta nowa jest słaba. Nie to, że ja nie mogłem trafić, nie? Chociaż. Ale jest słaba. Okej, już myślałem, że ją dorwę. Jestem martwy. Cool,
No cóż, może chociaż ktoś jeszcze będzie martwy oprócz mnie za to wszystko. Na przykład Uther, bardzo dobrze. Gdyby jeszcze Illidana próbowali dorwać zamiast atakować tego, zamiast atakować Skrzata, Muradina. No, solidny teamfight z tego wyszedł. Ale dwóch za trzech i tutaj jeszcze nie wygląda jakoś idealnie Tyrande z nową. No, nie wiem czy to się opłacało, nie jestem taki przekonany. Ale... aha, okej, okay. Wszystko to sobie gadam, ale Golem rozwala w międzyczasie ich kora, więc to wygląda jak GG. Tak, to jest definitywnie GG. No, to jest... tak czasami bywa. Tak czasami bywa, że... zupełnie znienacka się kończy mecz, bo ktoś nie przyuważył, że jest atakowany core. Statystyki wyglądają nie najgorzej. Okej, dzięki, to by było na tyle. Do następnego casta. Cześć.